Pierwsze LO jest w centrum Wszechświata, na Sienkiewicza 27. W Grudziądzu, na ulicy przy UMK. Pierwsze LO? Myślę, że jest rozsiane po całym świecie. Praktycznie oprócz tego, że u nas pewnie w kraju i to najczęściej zaczynają od tych najbliższych uczelni, studiują w Gdańsku, Bydgoszczy czy w Poznaniu, ale również, jeżeli tak mogę powiedzieć na własnym przykładzie, rozsiani są po świecie, także nawet potrafią wywędrować bardzo daleko, bo 10 tysięcy kilometrów, to mogę powiedzieć na swoim własnym dziecku, które uczy się, studiuje właściwie i pracuje w Seulu, czyli w Korei. W sensie topograficznym pierwsze LO znajduje się przy ulicy Sienkiewicza. Jednakże wydaje mi się, że pierwsze LO w tym momencie znajduje się w takim punkcie, w dość specyficznym, ponieważ część osób, mówiąc potocznie, hejtuje naszą szkołę, mimo że w ogóle tak naprawdę nigdy chyba nic z nią nie mieli związanego. Druga sprawa jest taka, że pierwsze znalazło się chyba w takim punkcie, w którym, teraz robię jakby darmową reklamę, ale powiem, że naprawdę mamy szansę, żeby w tej szkole rozwijać nie tylko zdolności naukowe, ale i właśnie ciekawe pomysły. No i wydaje mi się, że to jest właśnie, w takim miejscu właśnie znajduje się pierwsze LO, w miejscu, w którym młodzież powinna przejąć stery.